Chciałbym krótko opowiedzieć o wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet. Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest to forma upuszczania, niekontrolowana utrata moczu przy wysiłku, wchodzeniu po schodach, uprawiania sportu. Rzadko, ale coraz częściej zdarza się również przy stosunkach. Jak i również mówią pacjentki poporodowo o wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Chciałbym również przedstawić ten temat, ponieważ jest to bardzo temat, który coraz częściej się pojawia, ale jest to temat bardzo niekomfortowy. Pacjentki rzadko o tym mówią, a ja chciałbym w skrócie powiedzieć o tym, jak można sobie bardzo dobrze z tym tematem poradzić. Jest to temat, który bardzo trudno zdiagnozować, ponieważ wysiłkowe nietrzymanie moczu nakłada się bardzo często z parciami naglącymi albo mamy do czynienia z mieszaną formą nietrzymania moczu, czyli jest to forma wysiłkowego i parć naglących. Jest to tak zwany kameleon, ponieważ często pacjentki mówią, że znają wszystkie toalety w mieście, że one stają w nocy, chodzą często w dzień. I tutaj często lekarze przypisują właśnie formę terapii na parć naglące, a mamy do czynienia z wysiłkową nietrzymaniem moczu. W Centrum Medycznym w MediConcept diagnozuje często pacjentki z właśnie wysiłkowym nietrzymaniem moczu, które przeszły terapię i stosowały terapię na parcia naglące.